No, cześć, witam Was serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj poprogramujemy troszeczkę tak, żeby nasze animacje, nasze obiekty nabrały koloru. Do tej pory były szare, były takie no niezbyt, niezbyt ciekawe. A teraz dołożymy kolor. I zanim zaczniemy ten, tą obsługę koloru, zachęcam Was do tego, żebyście zobaczyli film na moim drugim kanale. Ja pokażę. Jest taki kanał Edukacja Gwarantowana. Tam na dole dam oczywiście linka do tego kanału. Wyjedzie też tutaj z boczku karta, która będzie do niego prowadziła. I na tym kanale wrzucam filmy, które są niezwiązane bezpośrednio z programowaniem, ale ogólne, ogólne do zastosowania. I między innymi właśnie jest tu taki odcinek, który się nazywa Modele kolorów. Bezpośrednio link do tego też dam w opisie. I no, teraz powinna wyjechać również karta do tego odcinka. Obejrzyjcie sobie właśnie ten odcinek, on trwa 16 minut i dosyć szczegółowo opisuje jak jest budowany kolor, a ja w tym odcinku tutaj będę tylko w skrócie te rzeczy opisywał. No ale czas przystąpić do działania. Wchodzę sobie na stronę p5js.org i na tej stronie tam gdzie zwykle loguje się edytor, najpierw edytor Logowanie, login. No i mamy oczywiście tutaj pewien szablon, ale ja bym chciał otworzyć to, co już było. Yy, odcinek trzeci, losowanie. I ten odcinek trzeci sobie zrobię od razu duplikat, żeby nie psuć tamtego kodu. I żeby mieć kod odcinek czwarty, kolor. No, i teraz tak, moi drodzy, jak pamiętacie, uruchomię ten program. Jest to program, który zmienia się tutaj 3 klatki na sekundę, i w tym programie mamy losowany kolor, i przesuwa się obiekt, który jest tak powolutku, bo są 3 klatki na sekundę. Mogę to przyspieszyć, na przykład tu dać powiedzmy 10 klatek na sekundę, czyli framerate i no, a wtedy będzie bardziej tutaj migało, no bo ten kolor się tutaj losuje. Natomiast teraz, za chwilę, będziemy troszkę psuli te losowanie koloru i zastanowimy się tutaj, czy tu można zrobić coś, co nie będzie szarym kolorem, tylko będzie jakimś kolorem takim kolorowym. Na początek nie będzie to losowane, więc to sobie losowanie sobie wyłączę, zakomentuję. No ta konsola tekstowa też mi tutaj nie jest do niczego potrzebna. W zasadzie mogę to nawet wyrzucić, bo do tego najwyżej wrócimy. Sobie dopiszę. I mam tutaj background kolor tła. Mam jedną liczbę. I jeżeli jest jedna liczba, to ona oznacza odcienie szarości. Od 0, gdzie jest 0 światła, więc jest kolor czarny, do 255, gdzie jest maksimum 255 światła, czyli kolor biały. Na no wszystkie pośrednie no to jest jakaś tam szarość, no bo mniej albo więcej światła. Natomiast mogę tu dać trzy liczby. Yy, powiedzmy C R C G i CB. No jak właśnie zobaczycie ten odcinek, o którym wspominałem, to tam jest właśnie wyjaśnione, że domyślny model koloru to jest model RGB, red, green Blue, że tak działa nasze oko. Że nasze oko ma czujniki red, green, blue. W związku z tym monitory też są świecące tak, programowane, projektowane, że mają RGB. No i w zależności, jak dużo tego red, jak dużo tego green, jak dużo tego blue, no to w tym momencie wychodzą różne, od, różne kolory. Jeżeli jest R równe green, równe blue, no to właśnie jest ta przekątna tego, czyli jest ten kolor szary. Ale jeżeli te proporcje są zaburzone, no to powstaną nam inne kolory. No i spróbujmy. Nie muszę tej zmiennej RGB, no bo gdybym tak zrobił teraz, no to co mi powstanie? Bo powstanie mi oczywiście nasz, nasz tradycyjny błąd. Błąd, który, że CR nie jest zdefiniowany. O dalszych już G i B nawet nie napisał, bo już nie zrozumiał na poziomie pierwszej zmiennej. Więc ponieważ ma to być zdefiniowane, no to robimy LED. CR. LED. CB i LED CG. No, w innej kolejności niż tam red, green blue, ale to nie ma znaczenia. I dlaczego nie wrzuciłem ich na samą górę? Dlatego, że one nie są mi potrzebne wewnątrz funkcji Setup, one mi są potrzebne tylko wewnątrz tej funkcji, więc nie mam powodu, żeby to wrzucać. Mogłem to, to również wrzucić na górę. O zasięgu zmiennych jeszcze będziemy sobie mówić w kolejnych odcinkach. No i teraz tak, tak zapisany program już zadziała, bo już to RGB już jest jako zmienna, te szuflady są, no ale ponieważ te szuflady są puste, no to potraktowało to tutaj jako właśnie kolor biały, akurat tak to taka zawartość jest, która, która mu ten kolor daje. Ale jeżeli teraz na przykład zrobię, że R to się równa na przykład 10, czyli 10 czerwonego, na przykład 30 zielonego, i na przykład Greena, powiedzmy damy 200, tak? Czyli będzie mocno zielony. No i powstał tego typu kolor, tak? Jest dużo zielonego, bo 200, nie jest to to samo co 0 i 0 blue, trochę tego blue tu jest, można, można spróbować sobie porównać, że jeżeli damy 0 blue, no to ten kolor jest na tyle zdominowany, że tu wielkiej różnicy nie będzie. Pewnie na ekranie widać, ale na przykład dołożymy tego niebieskiego 110, o, no to już widać wyraźnie różnicę. Przynajmniej u mnie na moim ekranie już to widać. To zależy od tego, oczywiście, jakiej jakości jest. Jest, jest urządzenie, które wyświetla. Jeżeli to wyświetlacie na porządnym monitorze, to na pewno widać różnicę bardziej. Jeżeli jest to wyświetlane na bardzo kiepskim rzutniku, no to w tym momencie czasami te różnice w kolorze mogą być niezauważalne. W każdym razie mieszając te trzy kolory red, green, blue, otrzymuję jakiś tam kolor. Tak? Jak zabiorę tego greena, no to w tym momencie będę miał kolor jakiś z palety niebieskich. Nie jest to naturalne. Ciężko wymyślić, jaki by powstał, żeby powstał na przykład, brązowy, co trzeba zmieszać. Dlatego są na to inne modele kolorów, ale dzisiaj o tym podstawowym modelu i o tym, jak sobie taką wartość znaleźć, no bardziej wizualnie. Otóż ja sobie mogę poszukać czegoś, co czego się nazywa color picker. Color picker, są różne color pickery w internecie, więc no ja tutaj pierwszy z brzegu mi się tutaj wybingał na bingu, więc mam taki. No i teraz w tym color pickerze mogę sobie wybierać na przykład kolor, powiedzmy, podoba mi się ten. I ten kolor ma jaką wartość? Tutaj te wartości są podane o pod spodem. RGB i w nawiasie jest podane to. Te liczby nas interesują. 255, 0, 102. No czyli robię. 255, 0, 102. I powstał mi taki kolor. E, to nie jest ten, co tu wybrałem. Red. A dobrze, bo tu jest LGB, red, green, blue, a ja mam tu na odwrót. Na odwrót mam te zmienne. To oczywiście zmienność, kolejność nie ma znaczenia, ale wpisałem te liczby nie przestawiając ich, czyli 0 i 102. O, i teraz powinien być ten różowy. Jest super, bo już mnie to zdziwiło, co tu się wydarzyło. No więc wybrałem sobie taki różowy. Chcę mieć na przykład taki, taki powiedzmy jakiś tam niebieskawy. No to jest, proszę bardzo, 51, 204, 204. Czyli mogę tu dać 51, 204, 204. I jest ten kolor. Moi drodzy, specjalnie nie mówię o tym, co tutaj się pojawia. W zapisie szesnastkowym, tym skrzyżykiem, chociaż on jest też często używany do zapisu koloru. Dlatego, że podejrzewam, że oglądają mnie osoby również bardzo początkujące, które jeszcze tego systemu szesnastkowego nie mają opanowanego, dlatego na razie skupiam się na modelu RGB zapisywanym dziesiętnie. Jeżeli potraficie już ten system szesnastkowy zrozumieć, no to ok, a jak nie, to sobie jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Na chwilę obecną ten RGB jest takim modelem dającym się, dającym się tutaj zastosować. No i teraz, moi drodzy, co jeszcze? Możemy sobie oczywiście nie tylko z tej puli takim kolumpikiem wybrać, bo tu są jakieś tam podstawowe kolory, ale czasami możemy mieć, o, właśnie tak jak tu jest, że mogę sobie mieszać, prawda, te kolory i oglądać, co będzie jak mieszam: red, green, blue, i w ten sposób mogę sobie domieszać, o na przykład taki żółciutki mi się podoba. No to są te wartości. Czyli 250, 255 i 140, 250, 255, 140, uruchamiam. No i mam ten kolor, który taki piaskowy mi się tam wybrał. Są też inne kolor pikery. Możemy sobie zobaczyć jaki ten tutaj, bo tu na tej stronie jest. Troszeczkę różnych właśnie tych wartości kolorów. Ale tu nie widzę takiego, jaki by mi się podobał. Więc poszukam jakiegoś innego, czy ten kolor pikę? Picker... Nie ten jest z obrazka. Ten nam pozwala pobrać kolor z obrazka. O, ten kolor picker jest bardzo fajny pod tym względem, że mogę sobie na przykład wybrać jakieś tam zielenie i teraz tu przesuwając albo ciemniejsze, albo jaśniejsze, albo bardziej nasycone na zielono, albo mniej, wybieram sobie swój ulubiony kolor, no i po wybraniu tego ulubionego koloru znowu mam RGB 38, 240, 24. Oj, coś kliknąłem, ale 38... 240, 24, 38, 240, 24, uruchamiam i mam taki kolor. I teraz moi drodzy, ten kolor możemy mieszać wszędzie tam, gdzie jest potrzebny kolor. My do tej pory używamy koloru tylko jako background. Bo nam nie było to więcej potrzebne, ale powiedzmy, ten rosnący prostokąt, ten rosnący kwadrat jest w środku biały. I chciałbym zmienić jego zawartość. No więc znamy już funkcję background, która robi nam tło dla całej, jakby wylewa farbę pod, na całe to okno, na całą to płótno. A teraz jest jeszcze takie polecenie, które nazywa się fill. Fill, czyli wypełnienie. No i podobnie, dokładnie tak samo jak tu, mam trzy wartości, albo jedną wtedy odcienie szarości, albo mam trzy wartości, red, green, blue. No i teraz popatrzcie, ja tu robiłem zmienne, ale nie zawsze trzeba zmienne. Jeżeli chcę od razu wpisać z palca kolor, no to mogę wpisać jakiś tam kolor, na przykład 100, red, 0 i 0. No to będzie jakiś tam czerwony, tak? I zobaczmy, jaki efekt jest. No, czerwony bym tego nie nazwał, no za mało tego czerwonego, tylko 100, więc raczej taki brąz mi wyszedł. No, ale jest to z tej powiedzmy rodziny czerwonawych. 100 czerwonego. Jak dam więcej, na przykład 200, no to będzie dużo bardziej czerwone. I teraz może ktoś zapytać, dlaczego ten fil wpłynął nie tylko na prostokąt, ale wpłynął i na, na elipsę. Dlatego, że to oznacza nabierz farby. Czyli co się dzieje po kolei? Po kolei, najpierw mamy nabieranie farby dla tła. Które zrobiłem na zmiennych, chociaż nie musiałem. Mogłem tu też wpisać te wartości, ale zrobiłem na zmiennych, dlatego że za chwilę będę chciał losować to tło i wtedy mi się zmienne przydadzą. Natomiast wypełnienie fil mówi, nabierz farby, a następnie ta farba już jest nabrana. Czyli zarówno prostokąt, jak i elipsa jest tą samą farbą. Jeżeli chcę zmienić farbę, to przed elipsą muszę. Ponownie nabrać farby, i na przykład nabierzemy 200 zielonego. I teraz moja elipsa jest zielona, a jeżeli nabiorę na przykład 200 niebieskiego jeszcze, to moja elipsa będzie miała taki kolor, zmieszany zielony z niebieskim i powstał taki. I prostokąt ma inny kolor, a elipsa ma inny, i zawsze kolor nabieramy przed. Przed tą figurą, którą chcemy narysować. Punkt też miałby ten kolor, tylko że punkt nie ma swojej, swojego wnętrza, swojego fil, swojego wypełnienia, tak? W związku z tym byłby. byłby dla, dla koloru nie ma na punktu, przepraszam, nie ma znaczenia. No, i w ten sposób doszliśmy do momentu, kiedy połączymy wiedzę z tego odcinka, z wiedzą z poprzedniego odcinka. I spróbujemy losować sobie kolory tła. No więc kolor tła tutaj, random, od 0 do 256, bo 255 ma być, ale 256 nie to już ostatnio tłumaczyliśmy. I to samo dla RGB. Losuje teraz nie jeden kolor, tak jak było poprzednio, tylko losuje trzy składowe koloru red, green, blue. I z trzech wylosowanych pomieszania powstanie nam, uwaga, no taka animacja kolorów. Oczywiście znowu szybkość tej animacji zależy od frame rate. Jeżeli frame rate zmienię sobie na 3, no to będzie się rzadziej zmieniało, bo tylko 3 razy na sekundę ta funkcja tutaj jest wywoływana. Jeżeli byłoby 25 razy na sekundę, no to 25 razy na sekundę, jest losowanie tło i wszystko, i wtedy wszystko odbywa się dużo, dużo szybciej. No i w ten sposób, oczywiście, mogę losować sobie kolory również dla wypełnienia naszego prostokąta. Tak? Jeżeli tutaj przekopiujemy to, przedfil, i tu wstawię sobie C, C, R, C, G, CB, no to powinno działać. Mówię, powinno, dlatego że mamy jeszcze jeden drobny błąd. Jest już polecenie LED, czyli utwórz szafkę. Ja mogę tą samą szafkę wykorzystać, ja specjalnie, bo mógłbym tu zrobić C1, CB1 no, i B1, ale po co? Ja mogę tą samą zmienną wykorzystać. Tylko nie mogę już robić LED, żeby on jej nie tworzył, tak? Już raz została utworzona, a teraz ją po prostu użyję, czyli na nowo ją wylosuję, żeby nie było to samo co tło, tylko żeby była inna wylosowana liczba. No i uruchamiam. I mój prostokąt również, mój kwadrat, ma losowane tło, inne niż tło głównego programu, bo najpierw odbywa się jedno losowanie, tło. Potem grubość linii, którą na razie pomijam, potem drugie losowanie, nabierz falbę, narysuj prostokąt. No a elipsa ma ciągle ten sam kolor, dlatego że ona ciągle ma niewylosowaną zawartość koloru. Spróbujcie w ramach takiego ćwiczenia, w ramach zadania domowego, spróbujcie właśnie tak zmodyfikować ten program. Oczywiście, napisać go najpierw. Nie kopiujcie go, spróbujcie go napisać. Nawet jeżeli macie możliwość skopiowania, to człowiek się uczy przez pisanie. Więc jeżeli to napiszecie, ale gdyby nie szło pisanie, to chociaż skopiować, ale spróbujcie samodzielnie coś pozmieniać. Spróbujcie zrobić, żeby na przykład właśnie elipsa miała losowany kolor. Albo spróbujcie zrobić tak, żeby kolor był na przykład zawsze losowany, ale na przykład tylko z różnych odcieni zieleni. Żeby nie było to różny kolor, dowolny tak jak tu, tylko na przykład jasny, ciemniejszy albo inny zielony, ale żeby był zawsze na przykład tylko zielony. Żeby pozostałe składowe na przykład były 0 czy jakaś inna wartość. To są myślę, że zadania takie w miarę proste, a pozwolą Wam się tutaj w tym, w tym po, poruszać. W następnym odcinku będziemy sobie dalej to programować, a teraz myślę, że jest czas na Was. Dlatego bardzo Was proszę teraz, spróbujcie samodzielnie. Inaczej się nie da nauczyć programować. Z oglądania mnie za dużo nie będzie. Trzeba spróbować tego dotknąć. Trzeba spróbować to wykorzystać. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa!